dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś jak widać jesteśmy z powrotem tutaj na szczytach gigantów, a ja ubrałem na sobie pancerz Ronina, gdyż dosyć, że jest taki, wydaje się trochę, no strasznie dziwnie to określiłem, ale jest taki właśnie trochę poniszczony z wyglądu, delikatnie. Tak jeszcze przypominało kimś, kto zawsze był tu dla nas. Kto oddał swoje życie walcząc o to, by pozbyć się takich niegodziwców jak... Właśnie bezpośrednio Shabiriri, ale niektórzy z tych szaleńców. Był wielkim człowiekiem, Jura. Byłem wielkim zmatowieńcem. Ciężko mi powiedzieć do końca, bo... mi nigdy nie było powiedziane, czy on jest człowiekiem, czy zmatowieńcem chociaż. Wydaje mi się, że był zmatowieńcem, czyli też tarniszcz. Ciężko mi to określić w pełni, no ale mniejsza z tym. Dziś jesteśmy tutaj w jego ubraniu, jednak nadal z zasuniętymi oczami, z dwóch powodów. Pierwszy, chcę sprawdzić moją teorię odnośnie obrazów, więc jeśli znajdziemy to mi tego na krzesełku i będzie to podobnie wyglądało do obrazu, to pierwsza rzecz, o której tak myślę teraz, będzie mogła być zweryfikowana bądź zaprzeczona. Czasem jest zweryfikowana. W kontekście potwierdzona, zaprzeczona. A druga rzecz, i tu bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję, gościu. Za to, że po prostu... tak, powiedziałeś mi to. W ogóle jeden ze znajomych właśnie znowu mi przekazał informację o tym, że jest tutaj jedna bardzo... może nie tyle niesprawiedliwa, co głupia lokacja, o której istnieniu... człowiek się nie dowie do końca sam z siebie, chyba że będzie bardzo tego szukał, tak jak miało to miejsce w sumie z podobną rzeczą w Dark Souls 3. I mogę powiedzieć, że w Dark Souls 3 ta rzecz jest tak ukryta, że w sumie sam nawet nie pamiętam, gdzie do końca to było. No ale mniejsza z tym na razie. Zaraz tam podejdziemy, a przynajmniej spróbuję szukać tego czegoś. Nie wiem, czy to znajdę. Jednak zanim to wszystko... chyba jesteśmy już zdecydowanie za daleko. Szukam dosłownie gdzieś tutaj na krawędzi ducha na krześle. Już słyszałem dzwon, co znaczy, że zaraz gigant by się zaczął tu pojawiać. On był chyba wcześniej, jeśli był. Ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj jakiś duch na krześle był, przynajmniej tak kojarzę. Ale jak już mówiłem, mogę się mylić totalnie i wtedy moja teza zostaje obalona. Co do tego, że te obrazy przedstawiają właśnie tych duchów na krześle, przynajmniej co niektórych. A jeśli tak, to chcę sprawdzić, czy po prostu ich przedstawiają takie, o, fajne po prostu nawiązanie, czy fajna znajdźka. Przedstawiam ich w takim sensie, że wręcz coś jest, jeśli daj im na to się przyjdzie tutaj z obrazem, mając jednocześnie ten właśnie, gadając do ducha, mając jednocześnie obraz. I tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Z tego co widzę, to te kręgosłupowąsze, jak teraz je roboczo nazwę, w czaszkach giną od normalnych broni bez problemu, więc tak nie musimy się tym przejmować. Aż tak, że nie mamy teraz tej konkretnie święconej broni, tego mieczyka przy sobie. Wydaje mi się, że naprawdę gdzieś tutaj był ten duch. Ale na razie się tym nie przejmujmy aż tak dokładnie, bo zaraz to się zobaczy. Zapomniałem, że to już ostatnia kategoria. To był... zresztą... dobra. Mniejsza. To nie znajdę tego, nawet jeśli bym chciał. Znędrzycie więc... chyba mi się wydawało też poza tym, że on tu był, bo nie widzę dosłownie nigdzie. Za to znaleźliśmy miejsce łaski. Bardzo fajne, tylko no nie za bardzo potrzebne już. Chociaż, dobra, usiądziemy tu i tak. Z nadzieją na to, że uda się ogarnąć kolejną rzecz, którą chciałem. A, przykład z tego zielonego tutaj nie zauważyłem wcześniej. Nie, mamy go. Nie, to jednak jakaś sowa. Myślałem, że tu siedzi. Ja jednak musiałem się przeliczyć z tym i jednak tu nikogo nie było. Dobra. Jednak teraz nie przejmujemy się tym, a idziemy tutaj. Bo tak, szukamy niewidzialnego mostu.
który ma nas zaprowadzić w jedno konkretne miejsce. Zaraz pokażę gdzie, chociaż to już mniej więcej widać, do tej wieży gdzieś. Ale tak, jest niewidzialny i nic. Oczywiście jak się gra na offline, nie sugeruje, żeby go szukać. Na online jest tam pełno plam krwi za to, więc o tyle jest lepiej, że no. Jeśli z online'a, przynajmniej mają ślady, które mogą ich tam naprowadzić. Ale ja nie mam nic, więc tak będę musiał sam to zrobić. I niby można byłoby myśleć, że tam może jakoś, jeśli by się dobrze przyjrzało, czy coś by ten tak jakby... nie jestem pewien, czy to widać, czy to tylko błąd graficzny na odległość, ale zaraz sprawdzę. Tak, jest tam balkon bez barierki do końca. Więc na bazie tego można niby coś tam wnioskować. No ale nadal... Ja bym się na przykład nie domyślił tego, gdybym nie szukał tego. Może jestem złym przykładem, nie będę się kłócił, że nie, czy coś. Ale no. Mówiąc właśnie na swoim własnym przykładzie, co to... No po prostu bym się to nie spodziewał, poza tym, że to jest trochę tak jakby... latamy. Ostrożnie iść. Też zostawiając przed sobą kamyka. Nie chcę spaść. Mam ich wystarczająco dużo. W ostateczności będę musiał pójść pozbierać kawałki ruin. Byleby tylko tam dojść. Za daleko. Ja się po prostu boję każdego kroku. Nie chcę spaść. Ten wypadek będzie prawdopodobnie śmiertelny w takiej sytuacji i... Proszę. W ostatniej chwili. Rzuciłem. Żeby nie spaść. Gdzie? Rytnę, jak widać. To też pokazuje jedną rzecz. Że właśnie ktoś, kto nie wie o tym bezpośrednio, tego po prostu nie zrobi. Nawet nie ma szans. Po prostu wiedziałem, że to będzie skomplikowana droga gdzieś, niewidzialna, prowadząca tam, więc... Dlatego tutaj polazłem w taki sposób, no ale ktoś, kto nie wie, to po pierwsze tu nie przyjdzie, a po drugie... A ty się przyjdzie, to potem pomyślał, zrobili tak tylko tutaj po coś czy coś... A przynajmniej mógłby tak pomyśleć. Ja tu nie będę mówił, że to jest zły design, czy coś, był fajny pomysł, tylko fajnie, gdyby też... było coś, co sugeruje to. Przez coś, co mam lepiej więcej niż taki... balkon, którego mógł nikt nie zauważyć. I tak, spadek znowu. Znowu tam. No. Więc moje trochę cebulenia, narzekania, bycia salty macie za sobą. Więc możemy teraz spokojnie się skupić na tym, żeby iść dalej. I teraz będę musiał dotworzyć tych kamyczków, ile mam na nich przepis. Jeśli nie, to będzie gorzej. A tworzenie, tęczowy kamyk, proszę. Jednorazowe, tak, tęczowy kamyk. Dobra, niech będzie. Nie. Jełopie, nie rób tego, proszę. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Po prostu wie, czego się szuka, to naprawdę to jest przyjemna zagadka, muszę przyznać. Nie ma żadnych podpowiedzi takich solidniejszych albo sposobów, które mogą wskazać na to. Jak nawet jeden gdzieś kamyczek, powiedzmy, który byłby tutaj, nie wiem, na środku. No, dla mnie to jest ciężkie po prostu. I no, w ostatniej chwili udało się. Nie. I jeszcze bardziej? Ja to rozumiem, ale no... Bardzo, czy tylko tyle? Tylko tyle. Dobrze. Tak, ten odcinek będzie trwał milion lat. I swoją drogą jeszcze jedna rzecz. Jeśli kogoś zastanawia, czemu znowu kolejny Elden jest dzień pod rząd. Mam wielką wenę po prostu nagranie w Eldena. Mimo tego, co się stało, jakoś tak stwierdzam, że po prostu mi się chce grać.
Dlatego też tak szybko usiadłem od razu z odpowiednimi ludźmi do naprawienia postaci. Bo nie ukrywam, pomagali mi przy tym znajomi delikatnie. Co prawda głównie to był mój pomysł. Ale tak. Mogli delikatnie, udało się. Chwila, czy... Tam niczego nie było. A tu nagle jest coś takiego? Noż. To jest właśnie dobre. To jest dobra metoda na pokazywanie. Czego wcześniej nie było? Jakaś pieczęć się otworzyła. Nawet nie zdążyłem przeczytać. Co to jest? I tak, wieża herezji. Ale co jest ta wieża herezji? Rozumiem, że ma... Oszalały! Niedobrze. Nie jest dobrze. Delikatnie rzecz ujmując. Miejmy tylko nadzieję, że moje wszystkie światełka tutaj nie znikły. Jeśli znikły, to będzie niedobrze i się po prostu striggeruje. Jeśli znikła pieczęć, to może teraz da się normalnie tam wejść. Jedyne co wiem, to to za to, że tam 100 tysięcy runów, które nie chciałbym stracić, jeśli nie jest to konieczne. Bo jakkolwiek nie jest to suma olbrzymia, patrząc na to, że ten poziom kosztuje mnie 80 tysięcy runów, tak byłbym wdzięczny, gdybym nie musiał tego tracić. I no niestety, znowu na ślepo? Nie, dobra, dobra, dobra. Delikatnie widać. Bardzo delikatnie, ale widać. Nie jest, nie jest tak szczerze, tak źle, tak narzekałem, ale to widać jednak. No, co z tego, że widać, jeśli... No dobra, nie będę tym mówił, jeśli można łatwo przeoczyć, to właśnie o to chodzi. Sprytnie ukryte. Łatwo do przeoczyć. Było. Tak, powiem inaczej. Ja bym tego nie zauważył. Wiecie. Ale nie będę nikogo, powiedzmy, tutaj teraz umniejszał, jeśli to znalazł. Prawo dla nich. Może gdybym szukał, to naprawdę bym znalazł, bo teraz osobiście stwierdzam, że tak, że to jest fajnie widoczne, jak się naprawdę tego szuka. A, tylko trzeba tego szukać. Wiedzieć o istnieniu tego czegoś. Wcześniej co, nie miałem pojęcia. I coś jakoś tak. Tylko pozwólcie, że to jeszcze szybko zrobię, bo dobra, widać. Już widać porządniej to. Nadal wolę kamyki zostawiać, żeby potem nie płakać, że gdzieś. No właśnie. A właśnie. Widać ten taki jakby ślad, więc można tutaj. I teraz, czy tu już, czy jeszcze trochę dalej? Dobra, już tutaj. Ale nie, teraz będzie skręt. Zauważyłem tą drogę. To jest jedna rzecz, druga. No, w ostatniej chwili kamyczek. Ponownie. No i nie wiem, czemu strasznie mi dzisiaj słuchawki przeszkadzają. A więc wybaczcie, jeśli no będą mi skrzypieć na uszach czy coś, bo ciągle właśnie poprawiam, zmieniam. Teraz wiem, że tutaj są oni, więc piorun jeden, drugi, nie wiem skąd drugi wyskoczył, to jest najgorsze. Dobra, mamy go. Na przykład, jak pamiętam, to jeszcze lampka.
tak, jako że mamy takie piękne moce błyskawic, to rzucamy od razu. Żeby tu było tylko bezpiecznie i... dalej. Można pójść tam, aczkolwiek skarby w tych wieżach zazwyczaj były u góry, więc proponuję iść ku górze. Nadal jednak się wystrzegając wszelkich pułapek i zaskoczeń. I dobra, dobra, mamy to. Chyba naprawdę to mamy. Tak, wszystko wskazuje na to, że mamy co. Jeszcze bym się udało oczywiście sprawdzić, bo żal by był nie robić tego. Ale... po prostu idziemy, idziemy. I dobra... pełno też tutaj tych sruwających... chrząszczych rabąszczy! Dobrze, że miałem tarczę. Dobrze, że miałem tarczę. Dobrze, że miałem tarczę. Okej. Co my tu mamy? Pierwotny deszcz gwiazd. Okay. Najstarszy pierwotny czar odkryty ponoć przez starożytnego astrologa. Czar o legendarnej sławie. Chmurę ciemnych gwiazd nadrzucającą osobom. Po chwili z chmury zaczyna spadać ulewa gwiazd. Ten czar można stosować podczas ruchu. Ładowanie zwiększa jego siłę. Uważa się go za pierwszy czar błyskamienny. Odrobina pierwotnej energii ujarzenia przez astrologa stała się realna. Ujrzana, dobra, nie ujarzna. Ujrzałeś mnie, dobra. A bursztyn z gwiazd spadł na tę krainę. O, fajny lore. I tu muszę wam powiedzieć, szczerze, podoba mi się. Podoba mi się. Naprawdę historia tych tutaj gwiazd i błyskamieni i tak dalej. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakiś hejt czy coś, ale dużo bardziej mi się to podoba niż to, jak to wyglądało, powiedzmy, w Dark Souls. Tym samym, że magia jest związana z duszą i tak dalej, że to po prostu sztuka manipulacji duszami czy coś. Ja miałem takie, no okej, okay, fajny klimat, podobało mi się to, że to jest tak niby magia duszy, ale nie było tego czuć pod żadnym względem. A tutaj jest to moim zdaniem właśnie tyle lepiej wytłumaczone, że no okej, okay, sam glintstone, jak to jest po angielsku, czy coś tak, czyli błyskamień. A co to pisze w ogóle? Dający śnieg oznacza coś niewidocznego. Czemu ja dostałem informację w takim razie, że ty ciężko to znaleźć, że raczej tego nie znajdę, bo to trzeba się domyślić. Proszę bardzo, czemu? Ajajaj. Czemu dostałem taką informację, jak to się okazuje, że to... musiałem tego szukać. No cóż, teraz powiem tylko tyle. Zepsuło mi to trochę zabawę. Nie jestem obrażony ani nic, ale zepsuło mi to trochę zabawę. Teraz jak usłyszałem coś takiego, okej, psuje się, więc trzeba szybko to dokończyć. I super. No jednak wracając jeszcze, tak czy siak nie będę narzekał. No, fajne to było i tak, że dostałem taką pomoc. Co prawda mocniejszą niż mógłbym, jak się okazuje. Przez to, że jednak to było możliwe do ogarnięcia i do myślenia się. To podwójnie, bo nie dosyć, że gra tutaj właśnie sama ma podpowiedź co do tego. Tak jeszcze... jak to się nazywa? No, sam śnieg, nawet jeśli nie dostał się tej podpowiedzi, mógł wskazać trasę. Co jak najbardziej to było sensowne. No niemniej jednak, mimo tego, że do tego czegoś takiego doszło, dzięki gościu, nadal twoja pomoc jest nieoceniona i wielka i tak dalej. Jednak trochę będzie mi smutno przez to wszystko. No ale dobra. Tak, zaczął machać rękami, to przełamał mi całą obronę i jeszcze prawie mi dobił. Te manekiny są naprawdę zabójczo potężne. Chyba tak się to nazywało, manekiny? Może, a może marionetkowi żołnierze, nie pamiętam. Jedno z tych dwóch na pewno. Okej, okay, dobra.
pięknie. I tak. Okej. Okay. Dobra, on ma... On zapomniał, że on zawsze robi dwa ciosy. Znowu. Ale okej, okay, ma włócznie i kolczastą pałkę. Przy czym pałka robi obrażenia dodatkowo, poza tym, że normalne. To jeszcze krwawiące. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra, chodź tutaj kolejny dziadzie. Jestem gotowy na spotkanie z tobą. A przynajmniej tak mi się wydaje. I no. Wiem, że poniekąd obiecywałem, że wrócimy do kosy i tak dalej, no i... Ja chcę to zrobić, naprawdę, ale... Ale... Z tą bronią znalazłem też taką nową synergię, że... Też, aż tak smutno by mi się zrobiło, gdybym miał z niej zrezygnować. Bo dobrze się tym walczy. I... Nie wiem, czy to jest mój wymysł, czy rzeczywiście tak jest, ale... I to najważniejsze, ale... Jestem prawie... Przedkreślam, prawie, żeby nie było, że, to, że uznacie to za pewnika, bo ja tak powiedziałem. Uwaga, uwaga, prawie pewien, że... Tutaj uważnie mnie wysłuchajcie, proszę was, bo nie chcę się powtarzać. A broń jest zdecydowanie dłuższa od kosy. A bije z podobną prędkością, o ile nawet nie szybciej. I... O. Na obszarach, na których nie mamy mapy, więc... To jest numer 2. Dobra, dobra. I też są jakieś obszary, na których mapy nie mamy. Dobra, tutaj też nie jestem w stanie się nawet udać. Ale i tak zaznaczył już. Czyli na razie za dwójką, potem za trójką. Dobra. Na razie... To jest tam. Dobra, trochę daleko. A na razie nie jestem w stanie tam pójść, czym nie chcę. Bo... Wieczne więzienie pretendenta. Kolejne po prostu więzienie, które musimy odwiedzić. I tak, dzisiaj będziemy ogólnie mieć, jeśli chodzi o odcinka tego tutaj, to mam dosyć rozległe plany, więc proszę tutaj nie narzekać na to, co będę robił, czy coś, bo nie wiem, co wyjdzie ostatecznie. I tak, Wykę, rycerz okrągłego stołu, czy Wajk, rycerz okrągłego stołu, a... Okej. Okej, walczymy tu na... Podobnym poziomie, widzę. I mam podobny styl. Z takim różnicą, że on jest tutaj jako przeciwnik orangi. Orandze bossa, więc oczywiście, że będzie mocniejszy ode mnie. Zresztą też ma jakąś fajną moc, jeśli chodzi o swoją błyskawicę. I tym podobne. On korzysta z smoczych inkantacji. Ale tak, wracając, właśnie widać, że ma też czerwoną błyskawicę na swojej włóczni. Tutaj pragnę tylko szybko dodać parę rzeczy. Czerwona błyskawica, z tego co się orientuję, jest dużo potężniejszą formą zwykłej błyskawicy, więc po prostu widać, że jest jakimś takim gościem od błyskawic potężnym. Jeju, jaka fajna ta włócznia jego. Jak na to już nie mam czarnego płomienia, kiedy bym go chciał. Nie to! Cholera, nie to. Ale dobra. Dwa razy to rzucił? Po co? Okej. Okay. Walka szczerze wyrównana. W moim odczuciu przynajmniej. Przy czym on ma delikatną przewagę, jak już. I chyba powinienem zmienić szybko co. Nie, okej. Okay. Okej, okay. Mimo tego, że używa sam błyskawic, to błyskawice też są dobre przeciwko niemu. Fajny motyw. W sumie fajny motyw, raczej powinien powiedzieć realistyczny motyw, realny, w końcu chodzi w metalowej zbroi. Jak wiadomo, metal przewodzi prąd dosyć przyzwoicie. Okej, okay, nie ma i... Jak widać, oj, może to być bardzo wyrównana bitwa. Ale ja się nie poddam, ja chcę go pokonać i ja to zrobię. Okej, okay, tak lubisz błyskawice? To co ty powiesz na to, żebyś zginął od jednej z własnych sztuczek?
Podoba mi się. Spore wyzwanie, ale czuję, że to było na równym poziomie. Bardzo mi to usatysfakcjonowało. O. Smoczy piorun Wajkiego i opuszkowych heł. Jakieś takie inne rzeczy, zaraz to zobaczymy. Gdzie to jest, gdzie to jest? Cięższy od naszego, ale też dużo skuteczniejszy. Żelazny hełm, który palce smoliły i pokryły pęcherzami. Noszony przez Wajkiego rycerza twierdzy Krągłego Stołu. Żaden z matowieńców nie był tak blisko eldyńskiego, czy tronu eldyńskiego władcy jak Wajk. Ten jednak niespodziewanie udał się głęboko pod stolicę, gdzie spalił go płomień szału. Czy dokonał wyboru dla swojej służki, czy może pokierowała nim jakaś inna siła? Okej, nie chcę nic mówić, ale... My właśnie pokonaliśmy kogoś, kto jest... w takiej samej sytuacji w sumie jak my. Okej. No dobra. Czyli ktoś taki jak on, jak my skończy... jak nasza postać, ta moja, w sensie... Może skończyć jako więzień w takim miejscu. Gdy ukrywał wielce, to smutne. Ale co zrobimy z tym? W sumie nic. Musimy po prostu walczyć o los nasz, żeby nie popełnić tej samej głupoty co on. Jednak, co jest ważne, nie wiem na ile to jest możliwe. Chociaż dobra, w sumie. Ja będę skłonny, bo przecież ostatnio nawet wspominałem, że wiem, na ile to jest możliwe. Chciałbym wykorzystać jeden motyw, żeby właśnie... I tutaj podkreślę. Chciałbym... I no... Nie wiem, czy to wyjdzie do końca, ale chciałbym spróbować po prostu wykorzystać jednak na tyle, na ile mogę, sobie... pomieszał. Żeby w rzeczywistości na pewno nie musieć nikogo poświęcać dla dotarcia tam, gdzie mam dotrzeć. I zamiast tego właśnie spalić siebie. Nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje. Że może to całe spalenie się to już być zakończenie w sumie. Jeśli tak, to wtedy już nie spalę się, tylko będę musiał dokonać tego poświęcenia całego. Tak jak to jest planowane, ale tak. Jeśli da się spalić siebie, że tak nazwę, tam w tym miejscu całym, a potem zrezygnować z mocy tych palców, chciałbym to zrobić, żeby po prostu tak, żeby Shabiriri, czy jak mu tam było, poczuł się oszukany podwójnie i żeby jednocześnie nadal mieć dobre zakończenie tego wszystkiego. Przy czym, jak tylko się dowiem o tym właśnie, że sam proces spalenia się jest już zakończeniem, czy nie, to zdecyduję, czy po prostu robić tam kopię zapisa, czy nie. No może inaczej. Dobra, nie będę się dowiedział, bo nie chcę spoilerów takich. Może zrobić tak po prostu. Jeśli dojdziemy do momentu, w którym można się spalić, czy co tam trzeba było zrobić, to wtedy po prostu... no, po prostu w tym momencie sobie kopię zapisaj. Dalej, żeby ewentualnie móc pokazać wam wszystkie zakończenia. I tak, cały ten zamek i to miejsce zdecydowanie trzeba będzie sobie zwiedzić, ale to jeszcze nie teraz. Tam chrząszcza. A jeśli kogoś zastanawia, czemu nie teraz, to najpierw chcę po prostu mapę. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Ale cóż, trzeba to trzeba. Dobra, idziemy. I nie dosyć, że mapa to jeszcze miejsce łaski. Wschodnie szczyt olbrzymów. Okej. Dobra, a więc tak. A tu jest zamek, zaznaczę go od razu. Ale zanim tam wrócimy, to chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, którą tam też tak jakby zauważyłem.
I no, nie jest to nic takiego wielkiego, że tak nazwę, ale... Właśnie mnie to zastanawia, bo... A, jak to się nazywa? Tutaj są ciągle zaznaczone takie jakieś ruiny, które chciałem zwiedzić, ale ni cholery nie wiedziałem, jak się do nich dostać. Teraz może będziemy w końcu mieć sposób, więc... Szczyt płomienia. Okej, okej. No więc wracając, zanim coś dalej, i tak dalej, to chciałbym po prostu... Właśnie w samym... Już się plączę za mocno. Właśnie zanim pójdziemy dalej tutaj, chcę za wszelką cenę się tam dostać, zobaczyć co to jest i jak to jest i po co, na co to jest. Chcę tu wszystko pozwiedzać po prostu, bo najprościej we świecie nie wiem, co mnie czeka. Więc tak, zwiedzamy co trzeba, po czym wracam do tamtego zameczku. I... Powiem tyle, szczytów nie będziemy zwiedzać dalej, poza tym jednym zameczkiem i tym tutaj miejscem. Jest to spowodowane tym, że... Obawiam się, że naprawdę może być jakieś zakończenie. Czy coś tego typu. A jeśli tak jest, to wcześniej muszę pokonać malenie i przygotować się, żeby móc usunąć trzy palce. Bo w sumie chcę pokazać wam wszystkie zakończenia, czym trzy palce pomieszaleństwa. Tak, może lepiej. Chcę wam naprawdę pokazać wszystkie zakończenia, ale jednocześnie... jak to się nazywa? Jako pierwsze chciałbym zrobić te, które ja sam uznałbym za moje kanoniczne zakończenie dla mojej postaci i tak dalej. Więc no. Nie będzie to na pewno zakończenie trzech palców. I dobra. Widzę, że już... godziny. Co oznacza, że w sumie ze wszystkich rzeczy, które chciałem robić w tym epizodzie... Nie zrobię już nic. Zamiast tego po prostu, jak się okazuje, to jest jakiś grobowiec, więc... heroicznego pogromcy olbrzymów. Dobra. Dobra, po prostu tu pójdziemy, pozwiedzamy. Zwyciężymy, miejmy nadzieję. A tamten zameczek i inne rzeczy zwiedzimy już w kolejnych epizodach. Przy czym... tam widziałem, że jest miejsce na klucz. Od razu je dam. Czemu nie? Nawet jeśli to są dwa klucze. A jak się okazuje, nawet nie dwa, tylko jeden. No wracając, jak już to załatwimy, to potem... Chcę właśnie załatwić parę tam spraw i... W sumie nie wiem co dalej, bo trochę się pogubiłem w tym, co chciałem wam przekazać. Ale tak, ogniu chroni mnie. Jest to znacząco zwiększa negocję obrzeń ognistych. Okej. Okej. Fajne, nie jest legendarne. Ale nadal miły dodatek i... Walczymy tutaj z mnichami ognia, bo tak się oni nazywają profesjonalnie. Więc ogniu chroni mnie może być tutaj... Może nie tyle co idealnym rzeczą, co... Dobrym dodatkiem do naszego repertuaru. No i jest śmierć. Kolejna. Wiem, co mi tam czeka, więc... zaklęcia. Eldeńskie gwiazdy, do widzenia. I teraz tak, wraca czarny ogień ten. I... ogniu chroni mnie na wszelki wielki. Jeśli są tu ogniści mnisi i tym podobni przeciwnicy, to możemy tutaj napotkać... Nie mówię, że musimy, ale możemy w moim odczuciu napotkać tutaj również... powiedzmy jakieś typowo ogniste rzeczy. Jeśli natomiast chodzi o efekt, widziałem, że nie jesteśmy zbyt odporni na krwawienie, więc nawet jeśli na ogień są odporni, to... przynajmniej ich sobie fajnie rozkrwawia. No, bardzo podatni na krwawienie są, z tego co widać. A sam ogień też nie jest najgorszym wyborem przeciwko nim, co ciekawe. Więc tak... Po prostu lećmy przed siebie. Walcząc z tym wszystkim. O nie... Znowu to... Ja nie chcę... Ja nie chcę walczyć z tym koteczkiem. Nie lubię ich. Ale widać, że te koteczki jako zwykli przeciwnicy, tylko że lodowi... O nie... Jeszcze to...
najgorsze, najgorsze po prostu. Najgorsze, najgorzej. Naprawdę. Mechanika cieni, którą pokazali dosyć dawno i ona jest okropna. Jeszcze ten koteczek, po prostu nie ma szans, żebym tutaj przezwyciężył to wszystko. Okej, tych małych jeszcze da radę. Ale nie koteczka, który jest cieniem. I dobra, w tym momencie tutaj mogę szczerze powiedzieć, chyba przerzucimy się właśnie na kosę. Bo nie potrafię z nim walczyć tym czymś. W sensie, dobra, jeszcze z jednym jestem w stanie coś tam spróbować. Ale jak jest ich dużo, to nie. Więc tak, chyba się przerzucimy zaraz na kosę. Mam póki co przy kucu standardowo i zwiedzamy ile się da. Bełty zwykłe, nawet nie będę ich już ściągał, bo i tak trzeba będzie za chwilę zakładać na życie. I kusze są bardzo nisko. Okej, coś zepsułem chyba. Niż to z tym. Ja chciałem po prostu kuszę. Żeby tylko właśnie móc włączyć ten posąg. Jak z obciążeniem? Średni ciężar, dobra. Nawet nie będę chował tej kuszy. My po prostu tak jak jesteśmy. I tak, ognisty mnich w takim miejscu, wredne dosyć. Aczkolwiek nic takiego nadzwyczajnego to nie jest. Też niewredne, muszę przyznać. Nie, dobra, to jednak wyłączę tak całkowicie. Nie, bo wiecie, jak tutaj widziałem te impy znowu, to myślałem, że nie wyłączyła. To takie jednak wredne. Jednak wyłączyło, dobra. I tak, jeśli nie jestem też taki trochę energiczny, jak w pozostałych odcinkach, czy jak zazwyczaj zdarza mi się być, to z góry przepraszam. Po prostu jakoś tak mogło wyniknąć. I pod żadnym pozorem nie chodzi o to, że mam dosyć Eldena, czy jestem zmęczony, coś nie, po prostu czasami... ta energiczność, którą przejawiam na YouTubie, znika. I widzicie prawdziwego mnie, który jest dosyć spokojny. Nawet bardziej niż co pokazuje na YouTubie zazwyczaj. I inne takie, więc... no. Dobrze, idziemy jeszcze raz. Idziemy jeszcze raz. Ja się tak łatwo nie poddam. Ja chcę tutaj zobaczyć, co jest na końcu. Przy czym jestem świadom, że jest spora szansa, że dzisiaj tego nie skończymy w tym epizodzie. Ale i tak ja przynajmniej chcę jak najporządniej to zacząć zwiedzać. Dobra. Skazałem się właśnie na śmierć, czyżby? I stracenie 200 tysięcy tam prawie? Nie, na szczęście nie. Dobra. Dobra. Może jestem nieostrożny, może jestem jełopem, ale coś tam potrafię czasami, jeśli trzeba. I okej, teraz tutaj jest cień koteczka i będą te impy. Ale żal tracić ogień, kiedy jeszcze go mam, więc... więc tak, po prostu chodźcie tutaj na ile możecie. Impy. Łatwo je pokonywać jednak tym też, tylko... trzeba być ostrożnym, żeby nie wpaść w ogień krzyżowy. Będzie samego koteczka, natomiast
wątpię, żebym go pokonał, ale można próbować przynajmniej. Już dobra, to jest jeszcze taki... ala podstawowy koteczek, więc nie jest aż tak źle może. Prawda, ryzykuję 200 tysięcy runów, co jest sporą sumką, żeby z nim walczyć, ale czemu nie, można spróbować. Definitywnie nie. Definitywnie nie. To był błąd. To był błąd. Okej, ognisty mnich, który tutaj ma mnie zaskoczyć. Cześć. Tak. No nie wierzę. Moja postać po prostu stała i nie reagowała. No. 200 tysięcy stracone. Przez moją głupotę. Hurra. Z drugiej strony przynajmniej będę mógł teraz spokojnie przeszarżować przez to wszystko. Jedyne co tylko zmieniłbym to na razie, to usunął na rzecz złotego skarbeusza. Jak już mam tracić runy, to przynajmniej chcę mieć świadomość, że mam zwiększone zbieranie run w innych sytuacjach. Żeby potem nie płakać, że tracę i tracę i tracę, czy coś. A tak, każde zyskane runy będą większe o jakiś tam stopień. Nie jestem niestety w stanie powiedzieć o jaki stopień. Nie, chyba nawet nie powiem, bo zaraz zginę. Nie, dobra, przeżyłem. Zamiast 170... czy jaki 170? 1076, mamy 1291. Przyzwoite procenty. Nic nadzwyczajnego, ale nadal przyzwoite, jak to powtarzam. Cześć koteczek, pakoteczek. Chodźcie, impy. Okej. No tak. Okej. Szybkie dwa, bo jednak coś tutaj wypadło, jak coś wypada z nich, to trzeba to podnieść. No, oczywiście. Wiecie co, widzimy się, jak już pokonam tego mnicha. Tego tylnego. Bo to coś mi mówi, że to będzie męczące. Dobra, jestem po mnichu. I dotarliśmy, tak, przecież to był kolejny mnich, który ostatnio mnie pokonał, tak jako pierwszy. Można powiedzieć, zapoczątkowując moją serię utraty runów. Dobra. Udało się tym razem, hura, super. Jej, czy coś. I no. Nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że... Tutaj mamy przejście zamknięte, więc oczywiście, że je otworzę. I jakąś znajdźkę, zamrażający smar. Nie powiedziałbym, żeby to była jakaś wielka znajdźka, nie wiadomo jak cena na... Ale i tak, dzięki. A, no tak. Nie pomyślałem o tym, że tam jest ta dziura, przez to, że tego nie będzie. Chociaż z perspektywy każdego, kto umie myśleć, to tutaj jest logiczne, że tak będzie. No ale ja jestem oczywiście nie najmądrzejszy. I nie świeci tu teraz pod Boga. A, ciekawe. Myślę, że to będzie wielki problem, sądząc po tym, że tutaj widzę przeciwników jako cienie. Mam tutaj czaszkowy świecznik, czymkolwiek on jest, na cokolwiek on jest. Poza tym, że jest świecznikiem. To jest tak, jeśli tutaj staną cienie i nic się nie stanie, to oznacza, że trzeba mieć tamto, żeby tutaj cień był usuwany. Niestety. Więc nie pozostało nic innego, jak wiać. Najgorzej. Mogą sobie spaść i nic nie będzie. Gdyby to jechało do góry, to przynajmniej bym mógł się cieszyć, że no, jak to się nazywa. Brakuje mi słów teraz. Ten. Bym mógł się cieszyć, że jestem bezpieczny od nich, a tak to nie mogą w tej chwili sobie dojść i... Okej, tam mamy jakiegoś olbrzyma. Trolla czy innego grzyba, który...
potrzebuje światła, żeby go móc pokonać. Ale światła tu nie ma. To jest z tego powodem? Cholera, wie? Ale nie ma. Więc... będę musiał po prostu, zamiast z nim normalnie walczyć, jak... zmatowieniec z trolem, no to będę musiał po prostu wiać. I liczyć na to, że znajdę odpowiedź, czemu tu nie ma światła. Chociaż prawdopodobnie jej nie znajdę, bo po co? Okej. Chociaż... a, widzę tu teraz jedną ważną, ważną rzecz. Jest tam podłoga. Prawdopodobnie to jest mój cel, czy tam to powinienem zrobić w tym momencie. Tutaj mamy... jada z wielkim młotem. Oraz... pieczęć. Teraz, kiedy jest trochę spokojniejszy moment, chociaż nie, nie jest spokojniejszy, bo tamten ten na górze się ciągle dyrze. Dobra, spróbujmy pokonać jeszcze tego. Ale zaraz zobaczymy ogólnie, czym jest pieczęć olbrzyma i tym podobne. Nie powinienem tego ruszać. Tak samo mocno jak ten tam wcześniej. I teraz tak, wielka nagrobna konwalia. Nagrobne chyba były do zwykłych duchów, nie jestem pewien. Ale no. Tak czy jak wiejmy lepiej. Wiem, żeby tych z dużymi młotami lepiej nie wkurzać. Aha. Nadal starczą podniesioną. Tam jest spadek jeszcze niżej. A w przejściu tędy będzie co? Powiedzcie, że coś innego. Drabina prowadząca niżej. Okej. Pewnie tu był gdzieś ten spadek. Aha, a tu drabinka. Dobra, to idziemy dalej. Nadal bez światła. Z kolejnym koteczkiem. Nie, dobra, tu światło jest. Tu światło jest, więc jeśli bym chciał walczyć z koteczkiem, to jestem w stanie. Chociaż ja walczyć nie będę. Gdyż, iż, ponieważ uważam, że po prostu to jest... może nie tyle strata czasu, co za trudne dla mnie. I tyle w temacie. Więc o ile... za walkę nie dostaję czegoś szczególnego, to nie ma sensu. Drabina. Najgorzej. Najgorszą rzecz tutaj postawili, jaką można. Bo oznacza na mniej więcej tyle, że będę musiał. Czy tego chcę, czy nie. Iść tam i z nimi walczyć. I cóż, w takim też wypadku... powraca kosa. Powraca kosa. Nie będzie raczej aż tak skuteczna, jak to czym walczyłem do tej pory. A może będzie, nie wiem. Zaraz się przekonamy. Przy czym... całe to podziemie skończymy kiedy indziej. Ja tylko chcę zobaczyć po prostu, jak kosa będzie sobie radziła z tym wszystkim. I proszę. Krawienia do tej pory nie ma. Nawet nie wiem, czy na samym końcu nawet wyskoczyło. Okej, no. Nie będę zaprzeczał, bije więcej. Zdecydowanie więcej. Może nie wiem, czy aż tak zdecydowanie, no ale ogólnie więcej tak jest. Tylko to też dwuręcznie. A ja nadal wolę mieć tarczę. Patrz na to, jak to teraz wygląda. Z tym, że no nie do końca mi wychodzi walka z wrogami tak bezpośrednio. Ale tak, zaraz zobaczymy. Jeszcze jak z nimi. Nie, dobra, kosa nadal też dobra. Potężna. Tak, też nadal dobrze się walczy. Więc nie będę, powiedzmy, zmuszał się do walki tylko tamtym, jak kosą też równie dobrze mogę bić za podobne obrażenia, jak nie nawet może i lepsze. Więc tak, w takim momencie jak tutaj, to zdecydowanie kosa jest bezpieczniejszym wyborem. Bo jest, delikatnie mówiąc, może krótsza. Nadal to czuję i wydaje mi się, że tak jest. Ale jest też bezpieczniejsza, kiedy... no powiedzmy... zależy mi trochę na tempie, bo tamto ataki są bardziej strategiczne, wolniejsze. Ale też bardziej... jakby to powiedzieć... nie, ciężko mi teraz to określić.
Ale wracam, no mniejsze, nie będę teraz może tego mówił, ale tak. Tom Kosą też równie dobrze mogę tu walczyć nadal. Więc jakkolwiek dziwnie to wygląda. Po prostu z nią będziemy kontynuować teraz naszą przeprawę. Ale to wszystko już będzie w kolejnym epizodzie. A na ten moment ja wam dziękuję. I odjeżdżając tam w dół, oczywiście bez lampki, bo znowu nie zapomniałem, a teraz z nią kończę ten odcinek. W dalszym części, jak już mówiłem, i inne takie tego typu peryferia, perpetia i tak dalej, no. To już w następnym epizodzie, więc no. Trzymajcie się i hej, hej, czy coś. Hej.